tiene, señora? Oto ona. Źle z nią. Muszę z nią porozmawiać. Przykro mi, to niemożliwe. To bardzo ważne. Zajmę jej tylko chwilę. Dobrze, że zaraz wrócę. Matko? Rosario. Dzięki Bogu. Tak, to ja. Mam ważne pytanie. Moja córka nie umarła, prawda? Nie. Nie wiem, co ci powiedzieć. Dlaczego skłamała matka, że zmarła przy porodzie? Dlaczego? Dlaczego mi ją odebrałaś? Powiedz mi dlaczego. Nic już pani nie powie. Odebrali mi córkę. Czego? Zachowujesz się tak, jakbyś nie mogła mnie znieść. Nie wciskaj kitu z listem i jego lizaniem. Ślinieniem. Mówi się ślinieniem. Racja. Powiedz Sergio, żeby przestał mi grozić. Groził ci przez ciebie. Twierdzisz, że to był mój pomysł? Sam to wymyślił. Nie pojmuję. Czego? Że my się kochamy. Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł, odcinek 168. Co powiedziałeś? Twój przyjaciel nie może znieść tego, że się kochamy. Dlaczego myślisz, że cię kocham? Możesz wszystkich oszukać, nawet siebie, ale nie mnie. Pewny jesteś? Tak. Co on sobie wyobraża? W policzek. Czekaj, wołałaś mnie? Nie udawaj cwaniaka i wyjaśnij to, co powiedziałeś. Mówię ci tyle rzeczy. Ponoć nie mogę cię oszukać. Nie spodoba ci się to? Nie owijaj w bawełnę. Kochasz mnie tak mocno, jak ja ciebie. Nie możemy bez siebie żyć. Wypiłeś co najmniej butelkę wina. Wolę szampana. Jak widzisz, żyję bez ciebie i mam narzeczonego. A ja żonę i co? Kocham ją? Nie. Ty go kochasz? Nie.
Jesteśmy głupkami. Jestem głupia, bo tego słucham. Nie kocham cię. I masz narzeczonego. Tak. Przepraszam, ale musiałem powiedzieć siostrze Katalinie o śmierci przełożonej. Rozumiem. Muszę załatwić formalności, ale proszę zostawić do siebie kontakt. Dlaczego myśli pani, że ukradziono jej córkę? Taka jest prawda. Nie rozumiem. To długa historia. Byłam sama, młoda i w ciąży. Urodziłam w takim klasztorze. Matka przełożona była przy porodzie. Gdy się obudziłam, powiedziano mi, że dziecko umarło. Matka przełożona wyznała, że moja córka żyje. To były jej ostatnie słowa? Tak. Gdzie jest pani córka? Ksiądz ma wiele zajęć, a na mnie już pora. Mogę jeszcze zostać, ale ja nie. Proszę zaczekać. Jak jej przynęty użyłaś, żeby go złapać? Sam do mnie przyszedł. Jesteś kamikadze. Chcę zająć się weselem. Wolimy skromną uroczystość. Mój tata niedawno zmarł. Od razu pojedziemy w podróż poślubną. To się raczej nie uda. Dlaczego? Muszę pilnować interesów firmy. Od czego masz ojca? Chętnie pomogę synowi. Dziękuję, ale za to ja odpowiadam. Wybacz, boli mnie głowa, a jeszcze muszę podzwonić. W porządku? Jak chcesz. Nie złość się. Ślubu nie bierze się codziennie. Inwestujemy na całym świecie. Dla nas granice nie istnieją. Co ci jest? Nic. Na pewno? Tak. Wyglądam na idiotę? Z dnia na dzień zostajesz prezesem firmy Rizza i żenisz się z Marin. To jak wygrana na loterii. To moja loteria. Dlatego masz taką minę? Chcę być sam. Można? Wejdź. To dla pana. Dla mnie? Posłaniec powiedział, że to prezent ślubny od pana Lencinasa. Pójdę już. Kto to jest? Wujek Marina. Pewnie już wszystkim się pochwaliła. Zostaw mnie samego. Mówisz poważnie? Tak. Rzuciła na niego urok? Dlaczego dopiero teraz ci to powiedział? Wyznał to Milagros. Podsłuchałam ich rozmowę. To niesłychane. Wiem. Ale z niego drań. Co zrobisz? Marcelo zostawił swój numer? A co? Chcesz się z nim spotkać? Tak.
pozostałych rolach. W dniu waszego ślubu chcemy być blisko ciebie. Na twoje nazwisko zostało otwarte konto w najbezpieczniejszym banku w kraju. Należy do was. Mam nadzieję, że prezent przypadnie wam do gustu. Życzę dużo szczęścia. Przyjaciel Gustavo. Un fuerte abrazo de tu caro amici, Gustavo. Fortuna. Facet oszalał. Hola. Hola, Pablo. Mam nadzieję, że podoba wam się prezent. Tobie i Marinie. Espera un poquito. Jeszcze go nie przyjąłem. Pablo, los dos sabemos. Obaj wiemy, że nie masz wyjścia. Nie komplikuj spraw. Ludzie są cierpliwi, ale do czasu. A jeśli nie zgodzę się na fuzję? To byłby precedens w historii rodziny. Niezbyt zdrowy. Ale dzwonię w innej sprawie. Zapisz adres. Jaki? Pisz. Mogę o coś spytać? Tak. Na złość Iwo spotkasz się z byłym? Quizás sí. Może? Quizás solamente. Nic poza tym? Yo tengo algo pendiente con Marcelo. Nie wszystko sobie wyjaśniliśmy. O czym jeszcze będziesz z nim rozmawiać? Chciał mi coś powiedzieć. To dobry pomysł? Przestań mnie wypytywać. Niczego już nie jestem pewna. Przeszkadzam? Właśnie wychodziłam. Coś się stało? Telefon, Bernardo! Bernardo, telefon. Telefon, Bernardo! Hola? Tak? Ale pana Federico nie ma. Rozumiem. Kogo poprosić? Jeśli chce pani rozmawiać z majordomusem, powinna pani znać jego imię. Jest naprawdę fascynująca. To? Mówiłam. Rosy Albertini. Jest urocza i inteligentna. Mogę zostać jej doradcą w Argentynie. To będzie pretekst, by zaprosić ją na kolację. Dlaczego tak ją lubisz? To oczywiste. Ma klasę. Jesteśmy podobne. Ona jest dość tajemnicza. Enigmatyka. Enigmatyka. Masz rację. Tak się zachowuje. Jak się czujesz? Dobrze, mam tylko nudności. Byłaś u lekarza? Socorro o to zadbała, pobrali mi krew. Czym się ojciec tak martwi? Zaczekajmy na Mili. Pójdę po nią. Zaraz przyjdzie. Jak się ojciec miewa? Sama zobacz. Zdaje się, że ojciec zobaczył ducha. Co się stało? Zmarła matka przełożona. W nocy. Chciałem powiedzieć wam o tym osobiście.
Fuiste vos. Vos fuiste. To twoja sprawka. Sí, vos que me querés arruinar la vida, vos. Chcesz mnie zniszczyć. Przesadzasz. Di Carlo się rozwodzi, spójrz. To tylko drobna wzmianka na samym dole. Już po tobie. Uspokój się. Powinieneś pomóc mi ją zabić. Nie ja sprzedałam te informacje. Tylko ty mogłeś to zrobić. Nie obrażaj mnie, szwagrze. Nie jesteśmy rodziną. Andrea jest dla mnie jak przyrodnia siostra. Skręcę ci kark. To Andrea cię zdradziła. Nie zwalaj winy na mnie. Kto mógłby na tym zyskać? Ona. Teraz muszę odejść z tego domu. Nie wierz jej. Mam was dość. Macie tu zostać. Dlaczego? Co zamierzasz zrobić? W proch się zamienisz, taki los. Racja. Co słychać w warsztacie? Klienci nie dopisują, chyba to rzucę. Gdzie będziesz pracował? Porozmawiam z panem Damianem. Mam pomysł na nowy biznes. Jaki? Masz jakiś pomysł? Tak. Słucham. Tak sobie myślałem... Marta! Miałaś wyjechać w podróż poślubną. Niko nie wrócił do hotelu. Powinnaś od razu tu przyjść. Było mi wstyd. Nawet nie wiesz, jak mnie zraniłaś. Masz za swoje. A co z biznesem? Rezydencja państwa Di Carlo. Tak, mówi Bernardo, majordomus. Dlaczego pani pyta? Kim pani jest? Rozłączyła się. Pan Bobby czeka na panią w gabinecie. Trudno. Panienko, jak się pani miewa? Coś się stało. Nie, jeśli panienka pozwoli. Na co? Pięknie panienka wygląda w tej spódniczce. Może pan odejść? Odejść? Odwieźć panią do domu? Nie trzeba. Pan Bobby już długo czeka. Posłuchaj mnie. Musisz uwolnić mnie od Bobiego. A do Morgana się nie zbliżaj. Życie bywa okrutne. Panie Damianie? Przerwałem ci. Co chciałeś powiedzieć? Pan jest znakomitym przedsiębiorcą, ale nie optymalizuje pan swoich zasobów. To znaczy? Dyskoteka działa tylko w nocy. Zgadza się? A w dzień? Jest zamknięta. Wiem, jak to wykorzystać z korzyścią dla pana i dla mnie. Tak mówisz? Co to ma być? Wesołe gnioki. A co to takiego? To będzie włoska restauracja. Rozumiem. Makarony z dostawą do domu. Na skuterach. Może zaczniemy od rowerów. Wesołe gnioki. Co to? To dla ciebie.
Le pedí unos pesitos a papá, viste. Ojciec dał mi kasę, bo interes nam się kręci. Nie mówiłaś, że ma forsę. To nowość. Zasłużyłem na całusa? Jasne. To moja przyjaciółka Ana. Jeszcze się nie znamy. Załóż naszyjnik. Mogę zobaczyć? Zielone kamienie. Pasują do moich oczu. Będzie pięknie wyglądać na szyi ślicznotki. Skoro muszę. Jeszcze się nie przywitaliśmy. Mam na imię Ana. Witaj. Zabezpieczyliśmy się, poczynimy oszczędności poprzez redukcję zatrudnienia. Będą zwolnienia? Nie pracujemy charytatywnie. Spokojnie, może zmienimy temat. Omówicie tę sprawę podczas spotkania zarządu. Chciałbym powiedzieć, że zająłem się już roszczeniami zwolnionych robotników. Zaoszczędzone pieniądze topimy w rozprawach sądowych. Sergio zadbał o nasze wygrane. Taką mam pracę. Dzwoniła pani Angelika. Czego chciała? Prosiła, żeby pan Costa odebrał Milagros z klasztoru. Poszła na pogrzeb matki przełożonej. Jadę. To ona nie żyje? Nie skończyliśmy. Jeśli przestaniecie się uśmiechać, pozabijam. Mam już otworzyć drzwi? A za co ci płacę, idioto? Zapraszam państwa. Proszę się rozgościć. Bernardo, podaj drinki i wszystko, o co goście poproszą. Zwołałem konferencję prasową, żeby zaprzeczyć informacjom przedstawionym w prasie. Jak widać, znakomicie dogaduję się z moją ukochaną żoną. Pozostaniemy małżeństwem aż do śmierci. Będziesz musiała ją zabić. Zaprosiłaś mnie. Dlaczego? Siostra czeka. Pójdę już. Jestem zaskoczony. Dziękuję państwu za przybycie. Sytuacja jest delikatna. Nie możesz sama wychodzić z domu i musimy się pokazywać razem. Zaraz jeszcze zaczniecie ze sobą sypiać. Byłoby to wskazane. Do czego zmierzasz? Nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś dziennikarz chciał sprawdzić ich pożycie. Nawet papież nie uwierzyłby w tę historię. Nie mieszaj w to Ojca Świętego. Słusznie. Ale Damian ma rację. Jak to? Musisz wrócić do swojej sypialni. Luisa będzie spać ze mną. Odbiło ci? Owszem, bo od tego zależy moja przyszłość. Nikt mi tego nie zawali. Przestań. Będziecie się mnie słuchać. Jeśli nie, to przygotujcie się na tragedię. Kto piśnie słówko, zapłaci. Pamiętasz, gdy włożyliśmy jej dżdżownicę do buta? Pewnie. Biedna matka przełożona. Ganiała nas po całej sypialni. Chowałyśmy się pod łóżkami. Udawała, że nas szuka, ale nas nie znajdowała. Tak pokazywała, że nam wybacza. Przestańcie, bo się popłaczę. Nie wiesz, jak się czujemy. Wiem.
Tak jakby umarła wam matka. Nie matka, tylko stara, dobra ciotka. Pamiętasz, jak weszła za nami na drzewo, a my byłyśmy w piwnicy? Musieli ją zdejmować strażacy. Pani Angelika cię prosi. Już idę. Pospiesz się. Przy okazji, rano odebrałam dziwny telefon. Jakaś kobieta pytała, czy nasz majordomus nazywa się Bernardo. Ukrywa pan narzeczoną? No. Niezupełnie. No, precisamente. Gadasz bzdury. Uwierz mi, tata nigdy by tak nie postąpił. A jednak, dobrze wiesz, że mnie nie popierał. Nie takiego zięcia chciał mieć u swojego boku. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Myślałem o tym. To by wszystko zmieniło. Pamiętasz, gdy spalił mi się samochód? To było ostrzeżenie. Nie, to szaleństwo. Zwariowałem. Tak było. Kazał je spalić. Powiedział, że następnym razem nie przeżyję. Kocham cię. Odejdź. Proszę, wyjdź. Powiedziałam, wyjdź. To pani przyjaciółka? Tak, jest przedsiębiorcą z Hiszpanii. Przyjdzie na herbatę. No, wszystko zadbam jak zwykle. Nie, nie jak zwykle. Ma być wyjątkowo. To szczególna kobieta. Proszę osobiście wszystkiego dopilnować. Zawsze wszystkiego dopilnowuję. Musisz mieć ostatnie słowo i już. Tak jest. Skąd ją wytrzasnęłaś? Ludzie długo przy tobie nie wytrzymują. Rossi Albertini to ważna persona. Czyżby? Skąd mogłaby się znać? Przerasta cię pod każdym względem. Odchodzę. Nie będziesz prowadził taksówki? Odchodzę z warsztatu. Dlaczego? Jeszcze pytasz? Nie wściekajcie się, ale tu nie ma nic do roboty. Nie zarabiam i będę miał dziecko. Rozumiem. Ale już coś wymyśliłem. Bierzemy się za coś nowego. A pan Pepe zatrudni lepszych mechaników. Każdy jest lepszy od ciebie. Co to ma być za biznes? Zainteresowany? No jasne. Niech pan mu powie o wesołych gnioki. Zamówiłeś gnioki na obiad? Od tego robi mi się niedobrze. Źle reagujesz na komplementy. Wyglądasz świetnie. Od teraz ten sklep należy do ciebie. Na twoje nazwisko został założony rachunek kredytowy. My zajmiemy się spłatami. Już się boję, o co poprosicie. O trzy rzeczy. Bezwzględna lojalność, druga bezwzględne milczenie i trzecia całkowite poświęcenie. To przypomina amerykański film. Jeszcze jedno. Czy śmierć Rizzo była przypadkowa? To zwykły napad? Wątpię. Sądzimy, że mamy w szeregach zdrajcę. Mam dosyć na dzisiaj, trzeba iść. Dokąd idziemy? Dokąd ty idziesz? Sam? Nie.
Proszę, co to jest? Dwa bilety do Teatro Colón. Marina uwielbia operę. Ja nie znoszę, zwyczajnie zasypiam. Przyjacielu, czasami trzeba się poświęcić. Señora Luisa. Czeka na mnie pani Luisa. Proszę. Pójdę po nią. Proszę się rozgościć. Podobasz mi się. Jak masz na imię? Milagros, dla przyjaciół Chelito. Mogę się położyć? Źle się czuję. Oczywiście. Umarła nasza matka przełożona. I dlatego cierpisz? Tak. Wychowałam się w klasztorze. Moja droga. Co tu się dzieje? O Boże. Co się stało? Zakręciło mi się w głowie. To ja jestem w ciąży, idę się położyć. Idź za nią. A pan? Powiedziałem idź. To nie ja jestem w ciąży. Ty jesteś... Dlaczego nie powiedziałeś, że mam gościa? A pani... Co takiego? Straszna ze mnie gaduła i wciągnęłam lokaja do rozmowy. Nie chciałam cię popędzać. Jestem gotowa. Wyglądasz wspaniale. Co za elegancja. Dziękuję. Rozgość się. Usiądź. Bernardo, weź futro. Porozmawiamy sobie. Dziękuję. Świetnie wyglądasz. Miło mi. A twój mąż usiądzie z nami? Mąż? Wybacz, zapomniałam, że jesteście w separacji. Gdzie mieszka Federico? Już ci lepiej? Tylko zakręciło mi się w głowie. Dlaczego ta kobieta tak rzuciła się na ciebie? Wariatka? Tak, jak szefowa. O kim mówicie? O babcy, która przyszła. Odbiło jej? Jak się ma przyszła mama? Już lepiej. Wiecie co? Cieszę się, że jestem w ciąży. Początkowo się bałam. Sądziłam, że zostanę sama. Ale teraz się cieszę, bo mam was. Zapewne cię dziwi, że używam jego imienia, ale Federico Di Carlo to słynny przedsiębiorca, a teraz wchodzi w politykę. Mieszka tutaj. Zgadza się? Bernardo, nie wtrącaj się. Może zrób nam herbatę. Oczywiście, już idę. Gorące. Czego chciał ten gość? To właściciel dyskoteki. Przemyślał mój pomysł na włoską restaurację i nie podoba mu się. Chodzi o wesołe nioki? Tak. Szkoda. Niestety. Jak zamierzasz się utrzymać? Ja mam emeryturę. Ale co ty zrobisz?
¿Qué vas a hacer? No sé. Nie wiem. La verdad. Naprawdę nie wiem. No sé. Y decime, Luisa, ¿cómo pensás que va a reaccionar? Jak zachowa się służąca, gdy pozna prawdę? ¿Qué verdad? Jaką? Wszyscy wiedzą, że twój mąż ma nieślubną córkę, która urodziła się w klasztorze. Ona też się o tym dowie. Wszyscy już wiedzą? I mówią o tym. Przyjemnie było się spotkać. Powinniśmy się umawiać co tydzień. Następnym razem u mnie. Zobaczymy. Póki co, jutro wyjeżdżam. Sama? Z Nestorem Mirandą. To twój partner? To określenie wprawia mnie w zakłopotanie. Przecież jesteście razem. I po rozwodzie weźmiemy ślub. Gratuluję. To dobra partia. Daleko mieszka? Nestor? Mieszka tutaj. Serio? Jesteś taka nowoczesna. Dzielisz dom z mężem i kochankiem? Przepraszam. Pani nie przyjechała z kierowcą? Skorzystałam z taksówki. Zatem, gdy będzie chciała pani wyjść, proszę mnie zawołać. To zamówię taksówkę. Dziękuję, tak zrobię. Bernardo, tak? Zgadza się. Piękne imię. Tak się nazywał mój brat. Nie masz wesołej miny? Muszę ci coś powiedzieć. Słucham. Wczoraj odbyło się ważne spotkanie partyjne. Zatwierdzaliśmy listę kandydatów. No i? Nie mam dla ciebie dobrych wieści. Jak to? Czyżbym trafił na dalsze pozycje na liście? Nie szkodzi. I tak dostanę się do kongresu. Wypadłeś z gry. Co to znaczy? Krąży plotka, że masz nieślubną córkę, która na dodatek pracuje u ciebie jako służąca. Toż to szczerstwo. Na pewno, ale mówi się, że się rozwodzisz i mieszkasz ze swoją sekretarką. To również oszczerstwo. Podaj nazwiska idiotów, którzy mnie wrobili. I tak już nic nie zmienisz. Dlaczego? Co się stało? Jacyś idioci skreślili mnie z listy kandydatów. Niestety, kariera polityczna pana Di Carlo dobiegła końca. Co to ma znaczyć? Kto się zajął jego miejsce? To zaproszenie od Sergio. Od bruneta. Dokąd cię zabiera? Na kolację. Spytał, czy zjemy dziś razem, a ja na to, że nie dostałam zaproszenia, więc proszę. Jakie to urocze. Zaprosił cię do domu, a przecież mieszka sam. To znaczy, że musisz się ładnie ubrać. Jeśli założysz coś szałowego, straci dla ciebie głowę. Más diosa, más top, más fashion que nunca para romperme la cabeza, bro.